Jak pan ocenia wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego? Usłyszeliśmy dzisiaj z ust polityków opozycji, że jest nietrafiony, bezzasadny, a właściwie premier kreuje jakiś konflikt, kolizję prawną, której właściwie nie ma. Proszę Państwa, w tej chwili jakby wsłuchać się w słowa Adama Bodnara i polityków opozycji i Platformy, no to można byłoby dojść do takiego przekonania, że my w Polsce jesteśmy teraz w takim systemie, że cokolwiek Unia Europejska nie powie, to tak musi być. Bo tak zdecydowaliśmy rzekomo w referendum. Ja przypomnę Państwu, że to nie jest tak, że my w referendum zdecydowaliśmy, że Unii Europejskiej przekazujemy wszystkie kompetencje i że może w Polsce robić cokolwiek chce. Proszę sobie wyobrazić, gdyby Polakom powiedziano w referendum, na przykład, że urzędnicy unijni z dnia na dzień mogą wyłączyć nam kopalnię albo jakąś ogromną część polskiej energetyki czy bezpieczeństwa naszego, sprawić, że wszyscy Polacy będą płacić w związku z tym większe znacząco większe rachunki za energię, to myślicie Państwo, że co, że debata nie byłaby inna w Polsce? Nam mówiono tylko tak, wspólny rynek, wspólny przepływ usług, towarów, wolne granice i z tym również ja się zgadzałem. Natomiast nie było żadnego słowa o uzurpacji dodatkowych uprawnień. To jest sprawa pierwsza. Poza tym warto uporządkować też inne rzeczy. Znaczy, co myśmy w ogóle przekazali Unii Europejskiej? No to wystarczy wreszcie, żeby zamiast opowiadać takie banialuki, jak tutaj posłowie opozycji przed chwilą opowiadali, to wystarczy wziąć traktat i poczytać. W traktacie jest napisane artykuł 3 w traktacie o Unii Europejskiej. Mówi wprost, jakie kompetencje przekazaliśmy Unii Europejskiej? Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach. Unia celna, ustanawianie reguł niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, to jest ta najważniejsza kompetencja. Polityka pieniężna w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro, czyli w ogóle to nie dotyczy Polski. Zachowanie zasobów morskich, wspólna polityka handlowa, koniec. Same jak pan zatem, jeszcze... panie pośle, ocenia te kolejne już zarzuty, że to doprowadzi do polexitu? Inne państwa, inne trybunały podejmowały podobne decyzje i tak nie mówiono. Przynajmniej w Polsce takich głosów nie było ze strony opozycji. To znaczy tak, przede wszystkim teraz spróbuję się stworzyć taką oto hierarchię. Napisał to na Twitterze chyba pan Śliwka, jest zgadzał, że w tej chwili próbuję stworzyć następującą hierarchię prawa. Mianowicie jest prawo niemieckie, potem jest prawo europejskie i dopiero niżej jest prawo polskie. No nic takiego nie ma, nic takiego się nie wydarzyło. Prawo dla wszystkich w Unii Europejskiej powinno być równe i w Unii Europejskiej obowiązuje, to jest kolejna część traktatowa, to jest artykuł 4 z kolei, który mówi o tym, że zgodnie z artykułem 5 wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich, czyli w Unii Europejskiej obowiązuje zasada przyznania. Czyli Unia Europejska ma tylko te kompetencje, które zostały jej przyznane przez państwa członkowskie. W związku z tym my nigdy nie przyznaliśmy Unii Europejskiej kompetencji dotyczących organizacji sądownictwa, czy na przykład prawa rodzinnego, którym teraz komisarze europejscy się zajmują. W związku z tym łamią praworządność. Panie pośle, dopytam jeszcze o kwestię czwartkowego orzeczenia TSUE na wniosek Komisji Europejskiej. Do czego nas to wszystko doprowadzi? Trybunał Konstytucyjny zapewne potwierdzi wyższość prawa krajowego nad unijnym. TSUE podejmie kolejną sprawę na wniosek Komisji Europejskiej krytykującą reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I gdzie będziemy po tym tygodniu pełnym orzeczeń różnych trybunałów? Będziemy pewnie w podobnym miejscu, jeżeli chodzi przynajmniej o debatę publiczną, bo z punktu widzenia prawa sprawa jest oczywista. To znaczy wystarczy czytać polską konstytucję, z której również wynika. Artykuł 8 mówi o tym, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce i koniec. Wystarczy też poczytać artykuł 87 konstytucji, który wskazuje jasną hierarchię źródeł prawa, pomimo artykułu 91 konstytucji, który wskazuje na to, że ratyfikowana umowa może być przed ustawą, ale nie przed konstytucją. I tego też mam wrażenie, że nie rozumieją posłowie opozycji.